Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku i w kolejnym pięknym dniu, wspaniałym. I znów spoiler przed prognozą pogody wieczorną. Teraz wam pokażę, zdjęte zostały bariery, ruch prawie jak przed lockdownem. Sklepy się pootwierały dookoła. Market chyba jeszcze nie, ale zaraz zejdę na dół, sprawdzę to. Natomiast komplikuje nam się sprawa z wyjazdem. Okazuje się, że prywatne busy, nie ma problemu, zabiorą moją żonę i moją córkę, ale mnie nie wezmą. Białych i Chińczyków nie wożą. Dzwoniliśmy już na kilka prywatnych taksówek. Mogą wziąć białego pod warunkiem, że mam paszport szczepień. Czyli, że mam certyfikat podwójnego szczepienia już. Żadnego bez tego nie chcą zabrać. No oczywiście będziemy szukali kogoś, kto nie będzie się tym przejmował. Marcin, nasz przyjaciel od Godfathera, rano dzisiaj wyjechał do Mongulkiri, powiedział, że bez żadnych problemów przejechał. Wyjechał z Phnom Penh, trzeba się tylko trzymać żółtych stref i wyjeżdża się bez żadnego problemu. Dopiero na granicy prowincji Mongulkiri był health checkpoint, taki punkt medyczny, gdzie pytali się o cel wizyty, trzeba było podać, dokąd się jedzie, gdzie się zostanie. Spisywali dane z paszportu, mierzyli temperatury, ale generalnie puścili dalej i pojechali dalej. Dlaczego tak jest w Mongulkiri? No to jest dlatego, że to jest ostatnia prowincja, w której nie ma jeszcze ani jednego przypadku C19, stąd takie mocniejsze procedury. Co jeszcze? Zaraz jedziemy do wujka Tarong, tego football uncle od piłki nożnej. Raz pogadam z nim, może jakieś wiadomości sportowe wyciągnę. Ale tak zupełnie poważnie, no będziemy rozmawiać właśnie na temat jazdy do Gokongu, może on kogoś zna. No, trzeba to załatwić, no i tyle, no. Nie ma, że nie można. Można, tylko no, trzeba znaleźć drogę do tego. A co poza tym, pewnie sporo czasu na mieście będziemy. Chcemy zobaczyć, zbadać wzrok Tarong, bo krecik już ledwo widzi. I musimy po prostu zobaczyć, jaką ma wadę wzroku i kupić jej okulary. No i tak będziemy patrzyli, co ciekawego się dzieje na mieście i postaram się wam to wszystko pokazać. Zapraszam zatem do oglądania. Dobrej zabawy życzę. Widok z naszego balkonu na ulicę. Proszę zobaczyć, jaki ruch. Żadnych barier na ulicach. Wygląda na to, że market chyba nawet odpadł. Chociaż market może nie. Ale już wszystkie te sklepiki wokół marketu normalnie otwarte. No i ruch, dużo większy. Market chyba jeszcze zamknięty. Ale później zejdę i sprawdzę. Chociaż niepokojące wiadomości, moja żona doczytała, że prawdopodobnie, aby móc przekraczać granice prowincji, trzeba będzie mieć zaświadczenie o szczepieniu. No ale zobaczymy jeszcze. Ostatni dzień z Bigosem. Chciałem wam pokazać, bo to żal się rozstawać. Nawet nie wiem, czy bardziej za wyjazdem Miszy i Marcina, czy za tym, że Bigot się kończy robić i już nie będzie go w najbliższych odcinkach. Takie to przykre. Dodałem więcej wody, zgodnie z radami niektórych widzów. Bardzo dziękuję za nie. Zresztą mojej mamy również. To sobie odparuję spokojnie. A w międzyczasie ten cały tłuszcz, to mięso, które jest, odda smak. Ważne tylko, żeby mi się nie przypaliło. Jestem ciekaw, takie mam do was pytanie. Czy wy dodajecie koncentrat pomidorowy do bigosu? Kiedyś, kiedy robiłem bigos u Adama w Polonii, bardzo dużo osób pisało właśnie na temat tego, że do bigosu koniecznie musi iść koncentrat pomidorowy, wobec tego to nic z tego nie będzie. I moja mama nigdy nie dodawała, moja babcia też nie dodawała nigdy koncentratu pomidorowego ani pomidorów, więc nie wiem, jak to tak naprawdę jest. No ja przepis taki z domowy, który wyniosłem, jest właśnie bez koncentratu. Za to z czerwonym winem, tak moja mama robiła. Bo nie wiesz, że to kamera, to się cieszysz do niej. Pokaż wszystkim, jak ładnie usteczka sobie zrobiłaś. Pokaż, jak zabrałaś mamie szminkę. A włoski pokażesz? Przewróci się temu. Ale wiesz, nawet nie wiesz, co to jest. Dobra, starczy tego dobrego. Masz, no i to co zrobisz teraz? Jesteśmy w Pasawie. Żony dostała jakieś ścieklizny, bo nie chcieliśmy wziąć myszki Miki ze sobą. Teraz się chowa.
Wstydzi się. No i drze się cały czas. Tak, a my jedziemy teraz do, na spotkanie z wujkiem i do okulisty. Pokaż się, Marta, pokaż, jak płaczesz, pokaż. Pokaż. Chciałem pokazać, że prawie wszystko otwarte, ale akurat tutaj taka droga, że prawie wszystko zamknięte. Jest liker zamknięty, no bo cały czas jeszcze prohibicja. Ale już to takie mniejsze czy większe, ale prywatne i niealkoholowe są otwierane. No, ale nie widziałem, żeby ktoś tam był. A nie. Ktoś jest. Dobrze. Zobaczymy sobie. To jest drugi punkt. Kiedyś byliśmy w pierwszym punkcie, a to jest drugi. Przyjechaliśmy tutaj do Cinciama, do wujka Tarong. I mają tutaj taki drugi punkt. Kiedyś byliśmy u nich w pierwszym punkcie. No i to się źle skończyło. To było niedaleko jakiejś rodziny. Tarong, nie pojechaliśmy tam. Ci, którzy z Was widzieli, to wiedzą. Ci, którzy nie widzieli, to niech szukają w poprzednich odcinkach. Nie wracam do tego. A to jest drugi taki punkt właśnie, trochę większy od tamtego. No i tu przyjechaliśmy podpytać go, czy nie będzie chciał podjechać z nami do Kotongu, ale nie chce. Nie zna również żadnego taksówkarza, który by nas mógł zabrać, także nie pomógł nam specjalnie. Muszę sam to zorganizować. No to szukam dalej w takim razie. Dziękuję. Tu jeszcze taka ciekawostka. Naprzeciwko, dosłownie vis-a-vis jego punktu, proszę bardzo, Golf House Pro. I można sobie. Tylko na razie chyba zamknięty, bo trochę ciemno w środku, a może otwarty. Ale można sobie kupić cały sprzęt do golfa. I taki profesjonalny punkt ze sprzętem do golfa. Niezłe. Jedzie pasap, ale tak niechętnie. Trzeba go tutaj wezwać. Stanął tak trochę z dupy. Nieelegancko, za daleko. Jadę na razie, zostawiam żonę tutaj u wujka, a ja jadę dowiedzieć się, bo tu jest niedaleko punkt, no, przy Polonii. Punkt sprzedający bilety, takie różne, taka agencja sprzedająca bilety busowe i dowiem się tam, czy jest możliwość kupienia czegoś w Kotongu. Wszyscy mówią, żeby zaczekać jeszcze 5 dni, tydzień, jak sytuacja się ustabilizuje i dopiero wtedy jechać wszyscy, czyli wujek, Tarong, czy taksówkarze. Ale ja się boję, że jak nie zaczekamy tydzień, to za tydzień sytuacja znowu się zmieni, bo to jest wszystko tak dynamiczne tempo, że się okaże za tydzień, że znowu już nie można wyjeżdżać. No. A jak pojedziemy szybko, to przed upływem tygodnia, tak podobnie jest, w takich interwałach się tutaj zmiany odbywają, cotygodniowych, to akurat wrócimy. O. A na tym posterunku policji zgłaszałem kradzież motoru. To jak... No tak, to się może okazać, że za tydzień znowu już wróciły, nie wiem, pomarańczowe strefy i nigdzie nie możemy pojechać. A tak, wyskoczymy szybko i przed upływem tygodnia wrócimy. No tak byłoby najlepiej. No dlatego teraz próbuję znaleźć tam jakiś transport. No zaraz zobaczymy w tej agencji, czy nam pani coś doradzi, czy nie. A to zaraz przy Polonii, więc okolice pewnie poznajecie. Skoro wysiadłem z pasapa, tutaj, to zrobimy niespodziankę i zrobimy wjazd.
Dzień dobry. I tu robimy unpacking, oczywiście unboxing. Kurczę, a tak myślałem, sprowadziłem, mówię, zadzwonię po Marcina, ale pewnie nie będzie chciał przyjechać, bo coś tam... Przyjechałem na chwileczkę, bo chcę tutaj obok w agencji dowiedzieć się a propos biletów na buza, bo nie chcą nigdzie nas zabrać. Zacznij na chwileczkę, ja cię zapraszam normalnie. Nie mogę, ponieważ jesteśmy tutaj u wujka Tarą. Ja przyjechałem tutaj bilety i kolę. Pani tutaj w agencji turystycznej sprawdza mi w tej chwili, czy zabiorą białego, bo sprzedać bilet to oczywiście sprzedam i nie ma najmniejszego problemu, tylko później jak przyjdzie do wsiadania do autobusu, to się może okazać, że po prostu mnie nie zabiorą. Także teraz sprawdza, poprosiła, żeby przyszedł za parę minut i da mi znać, czy mnie zabiorą, czy nie. Także chwilkę czekam i zaraz do niej znowu się udam. No i jedziemy, że nie zabiorą. Nie znalazła żadnej firmy, która by mnie zabrała. No to muszę szukać dalej. Albo czekać. Powiedziała, żebym się dowiadał w przyszłym tygodniu, bo może w przyszłym tygodniu zelżeją troszeczkę te obostrzenia. No to co zrobić? No jak nic mi się nie uda znaleźć innego, to będę czekał. Czekam już na WhatsAppa. Wiadomości dobrych nie będę miał dla małżonki z wyjazdem, ale za to odkupiłem od Adasia taką szatkownicę do kapusty, znaczy do warzyw generalnie, ale do kapusty kiszonej będziemy używali i taki jeden plaster ziemistej herbaty, która mam nadzieję pomoże mi troszeczkę podreperować moje zniszczone zdrowie, złą dietę. Teraz się zabieramy stąd i tylko czekam na pasaba. Jedziemy z powrotem tam, ja jadę do wujka z powrotem tam do żony i później, później będziemy jechali szukać okularów dla niej. No co dalej zobaczymy. A tutaj pan sprzedaje takampao, czyli sok z trzciny cukrowej. Kiedy byłem dzieckiem jeszcze, był taki serial śmieszny, taki dla dzieci. I tam był, to było tam między innymi taki, wystąpiła Małe Ludziki, była Wiedźma Ple, i był taki starszy pan i miał takiego psa z Procheta. I tam był, jak on się nazywał, no taki wujek, który coś tam zawsze wysłał, wujek z podróży. Nieważne, po co ten wstęp? No po to, że dzisiaj nagrywamy wszystko jakby poza domem. A chciałem nagrać coś, co będzie nawiązywało chociaż troszeczkę do naszych stałych fragmentów, czyli rozmówek kmersko-polskich. Tudzież Q&A. Ktoś pytał się w komentarzach a propos imion kmerskich, bo imiona kmerskie znaczą coś. To prawda, większość z nich rzeczywiście ma jakieś znaczenie, ale to nie jest tak, że polskie imiona nie. Polskie imiona również znaczyły coś, tylko najczęściej było to, pochodziło to z greki, tudzież z innych języków, w których to znaczenie wybrzmiewało. No ja mam na imię Marcin, tak naprawdę nie wiem, co to znaczy. Ale już moja żona Tarong, a właściwie pełne imię to jest So Tarong, ma znaczenie. Maybe, what does it mean, So Tarong? It's my name means like happiness and successful. Yeah. Happiness and successful. This is your name. Yeah. So Tarong. Yeah. You have the sister. You have the sister. My sister name Panya. Panya, what does it mean? Yeah, it means clever. Clever. Very smart. Yeah. But you can use this name for the girl and for the boy. Yes, this is like you can use for the girl and boy. Like, so okay. You don't know. Someone is Panya, you don't know. Is it a boy or a girl? Yes. Interesting. Okay. Any other names in Khmer that means something? Ketra. Ketra. Ketra is my brother. His name is mean the boy who care about learning and writing. Tetra to jest imię, like które znaczy chłopiec, który dba o umiejętność pisania i czytania. Yeah. Tak? Niesamowite, jak to długo trwa. Mm-hmm. Dobra. Bopa? Bopa. Bopa, it means flower. To jest, but this is bopa for znaczy the girl. kwiat. For the ale jakiś... It's called like the
but is flower like a rose or something? No, or no, just the flower. Flower is a flower. Means of the flower. Okay, znaczenie like bopa. Like a nice flower. Bopa, czyli po prostu kwiat. Kwiat, czyli na taki kwiat. Okay. And Petra. Petra? Mm-hmm. Petra. Yeah. This is the name of my brother, wife, yes. From Slovakia. Means the look beautiful. Petra, look beautiful. Petra, ta, która like wygląda face, pięknie. Very beautiful face. Jak przepiękna, bardzo pięknie wyglądająca twarz. Petra. Yes. Oh, and, no. I will call to Michał and Petra, I will tell her. Many of them. A lot, but I still... Okay. I was forget about two of them already. But if you want to know your name, how meaning in Khmer, you can ask in the comments. Jak widzicie, faktycznie imiona kmerskie mają ogromne znaczenie. No u nas, nie wiem, Bożydar, to tak by mi było w miarę łatwo wytłumaczyć, prawda? Ale z Marcin czy Michał, nie bardzo. Ale czy... Marcin? It has meaning? Yes, it's a machine. Like machine? Yeah, all kind of machine. It's not machine, Marcin. Marcin, not machine. Ale ciekawostka, bo mój brat, który mieszka na Słowacji, ma żonę, Petrę, Peciu. Pozdrawiam serdecznie, Peciu. Maybe I can translate from the name. I Petra, jak usłyszeliśmy przed chwilą, znaczy ta z piękną twarzą. Także Pecia, za co? Petra. Petra. This is her name, Petra, but we call her Pecia. Okay, so Petra. No, to takie rozumówko Q&A dzisiaj było. Comment. I know. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek, za obecność, za oglądanie. Bardzo się cieszę, że byliście z nami. No, pogoda jest mocno zmienna dzisiaj. Leje straszliwie. Ja staram się tutaj wychodzić na zewnątrz, żeby Wam pokazać jakby dobry kadr, ale już jestem cały mokry. Mam nadzieję, że mimo wszystko jutro spotkamy się w warunkach troszkę bardziej. Nie narzekam, bo jest chłodno, jest super, ale pewnie jutro będzie znacznie bardziej gorąco. Podsumowanie dnia dzisiaj, no być może będzie. Na razie jestem z rodziną mojej żony, zobaczymy jak to wyjdzie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, serdecznie, dzięki wielkie, pozdrawiam Was. Do zobaczenia niedługo. Na pewno. Cześć.